Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Troy152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale witam się z Wami w menu głównym, ponieważ niestety znowu się zdarzył problem z OBS-em, który przez 2 czy tam 3 minutki nie przechwycił przechwytywania klatek na początku odcinka. A w tym oto odcinku zajęliśmy się odbijaniem Corinis. Więc tak tylko słowem wstępu, dosłownie udało się wejść do miasta od strony latarni morskiej i w sumie to tyle. Troszeczkę pobiliśmy orków i resztę już zobaczycie na filmie. Jak możecie usłyszeć, jestem chora przy okazji, więc bardzo dobrze, że udało się nagrać film na zapas, bo jednak materiały będą i nie stracimy progresu, który zrobiłam przez cały ten miesiąc, nagrywając odcinki codziennie. Nie przedłużając, zapraszam Was na odcinek i słyszymy się już w kolejnych. Mam nadzieję, że do tego czasu mój głos wróci do normy, a nos się odetka. Dzięki i do usłyszenia. Żeby się zapisało nam. Aha, oni się troszeczkę... No. Okej. Dobra, jak na razie nam idzie ładnie. Stary, uspokoisz się tam. Pewnie go nie trafię stąd, nie? Ty, a jednak. Jeszcze się go udało strzelić. Dobra, załadujmy sobie 2 razy. I wchodzimy sobie głębiej. Zobaczmy. Ktoś jeszcze do mnie napierdziela, czy mi się... Czy to taki efekt został? Chyba efekt został po prostu. Dobra, tam już mamy ten plac główny. Tu są jacyś orkowie. No. Okej, niedobrze, bo próbują mnie okrążyć. Okej. Ci myrtańscy dosyć solidnie, wiecie, oni leją. Szczególnie takie elity aktualnie, no ale dobra. Jesteśmy na w miarę wygranej pozycji. Najemnicy orków stanowią bardzo mały problem. No. No dawaj. Okej. Zobaczmy, gdzie by teraz iść dalej. Czy tam się ktoś triggeruje? Gdzieś tutaj może. Tak, przyszedł ork do mnie strzelać. Za dużo nie zdążył zrobić. Ty, ja mam jeszcze deszcz ognia, gdyby tak zapierdzielić takim deszczem. Chodząc tutaj. Mamy pierścień prędkości. Ty, to wiecie, gdzie ja bym strzeliła taki deszcz ognia? Tylko to też trzeba umieć zrobić, a ja nie wiem, czy umiem. Tak, żeby to wyszło tak, jak trzeba. Może być trudno. Nie wiem, czy on ma zamiar się odbagować, czy nie. W sumie to ma, ale nic mu to nie dało. Nie powiem, orków jest tutaj dosyć dużo. No. Na szczęście już mam w miarę taktykę na nich. Co prawda są w stanie mnie drasnąć, ale przynajmniej tylko delikatnie, nie? Dobra, zanim wejdę do koszar, to najpierw tutaj mamy tylko zwykłych najemników. I to takich naprawdę
Orkowie stali się wrogo nastawieni, a to co, przepraszam, wcześniej nie byli wrogo nastawieni? Przecież i tak byli. Co za brednia. Już dawno byli negatywnie nastawieni. Jakbyśmy tu wleźli, to by nam nogi z dupy powyrywali. Wybaczcie, jeżeli będzie lagować, ale zdajecie sobie sprawę pewnie, że tutaj aktualnie latanie na pierścieniu prędkości, wybijając orków, to jest problem dla utrzymania się systemu. Chodź tu. Aha. No nie powiem, tu mnie na przykład nie chcą atakować. I będę marudzić, by się gościu zbagował i nie ogarnął. Dobra, trzeba wejść na koszary. Tam był szaman w środku, nie? To trzeba będzie uważać trochę. No chodź. Dobra, do takich leszczy to... Prawo, prawo, lewo, prawo, nie, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. To akurat wolę sobie pootwierać te kuferki, póki mogę. Raz tutaj przecież dostałam po łapach. Dobra, na razie chyba się leczyć nie muszę. Koszary zaraz będą w sumie puste. Dobra. Biegną za mną. A to pułkownik przyszedł. Oła, cholera jasna. Ten pułkownik trochę ma problemy ze sobą egzystencjonalne. O kurwa mać, dobra. O Jezu, ale się wystraszyłam. Dobra, zapis. Ty se ciśnij w głowę, wiesz? Tam chyba Grant do mnie napierdziela, nie? Dobra. Ma jakieś pierdoły przy sobie. Okej, czyli w sumie koszary mamy odbite. Nie powiem, kosztem bardzo mocnym, aż muzyka zniknęła. O, ale adrenalina dzisiaj będzie. Dobra. To jeszcze z Grancika sobie zbiorę? Nie. Zebrane są, dobra. Coś się przybagowało po prostu przez chwilkę. To Hamlet się tutaj trygerował na mnie. Już nawet expa za niego nie mam, bo już raz ode mnie dostał w ciry. Prawo, lewo... Prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Okej, wiecie co, bo czasami się źle kliknie i kurde się nie zbiorą te rzeczy, nie? Tutaj chyba zbierałam itemy. A czy tutaj mogę sobie wejść? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Nie, nawet nie wiem kto ma klucz, możliwe, że Donszak będzie miał na przykład. Dobra, tu już też jest pusto. To co, idziemy w okolice chyba no, tu jest rozpierdol jeden wielki, na tym placu. Niedobrze. Bardzo niedobrze, bo...
Przydałby mi się ten gościu, który potrafi chodzić. Niedobrze, bo mnie teraz obleźli. Dobra. Nawet się udało bez strapy HP, tak. Na pewno tak się mówi. Język polski, trudny język być. Tak, zobaczmy dalej. Tu się cuda będą dziać. No właśnie, tam jeszcze mag przylazł. No. Dobra, dałam się uderzyć, bo czasami jest tak prościej. Tam jest ten cały kordian. Wiecie, jak tacy adepci będą do mnie przychodzić, to akurat jest luks, bo oni się nie potrafią bić za grosz. Okej. Ała. No niestety Homer będzie musiał zginąć. Bo niestety zapomniałam go stąd wyprowadzić wtedy, kiedy trzeba było. Niestety to będziemy mieli anulowane zadanie jedyne w dzienniku. Już się z tym niestety pogodziłam. Siema, ej orku, byś tu przyszedł. Hello, ja się mogę bić nawet w tej karczmie. Jakby żaden problem. Pięknie. O to mi chodziło. Cały odcinek nam zejdzie na biciu. Nie wiem, czy się wyrobimy w ogóle w jeden. On się zbagował. Nie, nie zbagował się! Fuck my life! O matko i córko. To było bez sensu. Nigdy kurde więcej już tak nie zrobię. Zmarnowałam teraz całe HP tak naprawdę. Dobra, bo nie chcę mi się uzupełniać tak długo tego. Fuck my life, nie? Trzeba ich zwabić do siebie. Okej, ładnie, bo tamten się nie rzucił. Niedobrze, bo ten strzela do mnie. Ale wyciągnij broń, proszę. Super. Idealnie. Ty, Myrtański, chodź tu. Widzicie, tam jest ich bardzo dużo właśnie tam. Nie, nie wyciągaj kuszy. Chodź tu. Liska, no. Już się nie dam nabrać na kusza. No. Halo. Oła, no jeszcze od plecu. Fuck. Dobrze. Dobra, bo tamci muszą podejść do mnie. Łano, przestań do mnie strzelać. Je, pierdziele, no. Odbijanie tego korynis to jest na masakra. Znaczy nie powiem, bo exp się sypie, tylko powalone jest to, że my to musimy robić sami, nie? W sumie taką farmę Onara to tak naprawdę odbili za nas, nie? O nie, zbugował się w ścianie. Otwórzmy. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. O, pierścień Konstantino. Może mi się to przyda. Kiedyś. W najbliższym czasie albo coś. Tu? Kowala zwabimy do siebie? Ta. Schowaj te kusze, ci mówię, no. Chodź tu.
No szkurwa mać. Ajajaj, ajajajaj, jajajajaj. Przestaniecie z tymi kuszami. Wejdziesz tu do tej chałupy? Dobra. Udało się. Myślę, że ich też w porcie nie ma przypadkiem dosyć dużo i chyba mam rację co do tego, że jest ich tam dosyć sporo. No nie wiem, czy najpierw na dół iść, czy tu. Matko, co ty robisz? Trochę słaby mam zasięg na takich pułkowników, mi się coś wydaje. Jeszcze kurde deszcz zaczął lać, jakby to jest idealny moment, żeby mi grę wypierdzieliło, więc się zapiszemy na takim stałym zapisie. Kurde, nawet dwa zrobię. Żeby nie było przypału żadnego. Zaraz będziemy mieli kolejny poziom. Nie wiem, czy tam podchodzić. Może jak się wszyscy na mnie tam strygerują. Dobra, na szczęście tylko jeden, to powinnam sobie z nim nawet poradzić. Ła, albo i nie. Jak mnie zaspami, to sobie nie poradzę. Kurde, nie, bo widzę, że ci pułkownicy są tacy delikatnie, bo ja wiem, czy zbagowani, czy to jest dobre stwierdzenie. Chyba nie, ale tacy, no kurwa, dziwni. W sensie on tak niby podchodzi, ale nie podchodzi. Tak jakby chciał, a nie chciał, no nie wiem, bez sensu. Podejdziesz tu? Chodź tu. No chodź, bo nie chcę tam twoich kumpli zabierać, wiesz? Dobra, ej, udało się teraz. Jakby to wymaga trochę techniki ode mnie większej. W ogóle tam jest cały czas dźwignia, której ja nie widziałam przez pierdyliard odcinków. Jestem debilem jednak pod tym względem. Nieważne, nie przejmujmy się. Dobra, na razie na górne miasto nie idę. Tutaj to mi tych strażników tylko podświetla. Skupimy się na razie na dolnym mieście. Ja pierdolę. Jakby ich tu podejść, w sumie mogłam sobie zejść od strony koszar, nie? No ten się nawet nie skap, co się dzieje. To jest w ogóle trochę śmieszne. Ale dobra, nie będę marudzić, spoko. Coś jeszcze szybko moglibyśmy się tepnąć po kolejne punkty życia. Ten trąbek to widzę zajmuje się areną, ale nie ma kompletnie pojęcia o walce. Dobra, tu rzeźnia, ja pierdzielę, co tu się wydarzyło w ogóle? Super miejsce do życia, do spania. No chyba jak będziemy szli od tej strony, to będzie trochę bezpieczniej. Tam w tej karczmie to by aż pasowało zarzucić deszczem ognia, nie? Schowaj te kusze. Podejdź tu. Podejdź tutaj. No wreszcie. Dobra. Muzyka aż zniknęła. Wiecie, co tutaj się fajnie robi? Fajnie się do nich strzela z dachów, bo już to raz jakby sprawdzałam. Tylko trzeba umiejętnie wchodzić na te dachy. Czyli na pewno nie tak. Ale to się bardzo fajnie robi. A jak widzicie, na razie w ogóle nie mam zielonego pojęcia, co ja robię. Tylko, że no oni teraz będą latać w kółeczko tam pod spodem. Ma to swój urok.
Nie będę tak skakać, będzie tu próbował wejść, trochę mu to nie będzie wychodzić. Ja mam bełtów dużo, ja sobie poradzę. Gorzej jak wejdzie do środka, bo potem jest problem. Jak widzicie, tutaj tańczy. Masakra, nie? Trafię w ciebie dzisiaj. No wreszcie się udało. Ale tutaj kusi zasadzić deszczem ognia, nie? Dobra, zejdę. Aha, bo tam pod ziemią się coś dzieje. Spoko, ja myślałam, że to tutaj się dzieje w tym miejscu. Chodź tu. No. Ej, no. No halo. Dobra, no już tak musiałam, bo byśmy się tak bawili 100 lat. Wiecie co, ja mam tych deszczów ognia trochę. Deszczy może byśmy zasadzili tutaj. Deszczów się chyba nie mówi, nie? Tylko trzeba się wymanić. Nawet bym zużyła taką dużą miksturę. Widzę, że muzyka zginęła kompletnie w grze. Tam jest jakiś czar, no niech sobie będzie. Ja sobie tu podlezę. I się przebiegnę. Żeby ten deszcz ognia tutaj wybrzmiał. Tu będziemy mieć trochę przypiks. Dobra, bo tam do mnie strzelają. Trochę jak... Nie, nie teleportuj się, popierdzieliło cię. Ulecz się. Mam nadzieję, że tam część osób poginęła. No chodź. Dobra, bo mi się nie chce tak długo bawić z wami. A to Evans, cześć. Tam, jak myślicie, poginęli? Część chyba poginęła. Tak jest, dobra. Część tam poumierała, to dobrze. Bo trochę będzie nam to sprawniej tutaj działać. Ten deszcz ognia jednak ratuje dupsko, nie? Ciekawe, co tam się kurwa na dole dzieje. Nie wiem, tam orkowie są zamknięci, czy co? Już tam taka imba się zrobiła. Dobra, tu widać poginęło dużo najemników orków. Aż nawet strzały można sobie zebrać. No, właśnie tak myślałam, że ten deszcz ognia się fajnie sprawdzi, bo tu właśnie było dużo najemników w tym miejscu. Bardzo dużo. Dobra, F10 zrobimy. Wybaczcie, że będziemy teraz biegać po ciemku. Ale nie chciałabym spać w oblężonym mieście, nie? Chyba logiczne. Ła, kurwa, ale ma zasięg. Okej, dobra, to było bliskie bardzo spotkanie. Ty, jak gdyby pierdzielność takim tchnieniem śmierci. Co wy na to? Ale to by trzeba było też sobie taką ekipę orków zebrać. Wiecie, bo ja mam tych czarów troszeczkę. Może wypadałoby. Deszcz ognia może nie, bo by było fajnie. Chociaż nie. Co zadaje więcej obrażeń? Tchnienie śmierci czy deszcz ognia? Bo to jest ważne. Jak tchnienie śmierci, to zostawimy je sobie tam na górę. W sumie to tyle samo niby zadają. Chociaż tych orków tutaj czy tak dużo jest po tej stronie? Chyba nie. Dużo więcej jest w tym.
Co to za bełt mi przeleciał koło głowy? Oła, no bez sensu. Nie, wydaje mi się, że tutaj ich tyle nie ma, chociaż przy statku może ich być trochę więcej. Wiecie, w czym nam się mega przydają te znaczniki, że ja ich widzę? W tym, że żaden ork będę miała pewność, że mi się nie zapodzieje, nie? I to jest ten plus bardzo duży tego. Tutaj nie było orków? Nie. Nie, tutaj były tylko rzeczy na dachu. Tu są kolejni. Chodź tu, przestań strzelać, wiesz? Tamci, kurde, niewzruszeni, nic nie zauważyli. Podziwiam. No, strzelaj. Nie potrafię tutaj wchodzić, widzę. Ty potrafisz tu wejść czy nie? Bo widzę, że masz problem. Trafię w ciebie kiedyś, czy prędzej ty mnie zabijesz z tej kuszy? Dobra. Zaraz zobaczymy, czy przy statku są jacyś. Możliwe. Okej, tu jest jakiś jeden pojedynczy. Sorry, że tak dzisiaj cały dzień będziemy biegać po tym mieście, no ale niestety wybijanie miast tak wygląda. Dobra. Nawet tu bym zaryzykowała kwestię zespania się. O matko, ale tu się laguje wszystko w tym miejscu. Zróbmy sobie kolejne stałe zapisy. Prześpijmy się do świtu i lecimy dalej z tym Korinis. Jeżeli jakiś NPC by się zgubił, to właśnie teraz będzie też na swoim miejscu, także to jest wygodne bardzo. Tutaj byli jacyś orkowie w tym miejscu, z tego co pamiętam. A no byli, są. Najpierw może ci na plaży. Kocham tych, którzy, wiecie, wyciągają kuszę i to jest jedyne, co zdążą z nami zrobić. Dobra. Ty przyleziesz tu? Nie, nie widzisz mnie na razie. Widzisz mnie, dobra, to miło. Okej, to jest ten taki uselessowy ork, że tak się wypowiem. Trochę ich tam na statku siedzi, bo widać. Na dole, na górze. Statek trochę oblężony. Tu już nie ma, bo stąd orka eskortowaliśmy kiedyś, nie? Ale ci są orkowie marynarze, to oni mogą trochę być słabsi. Na pewno nie grzeszą inteligencją. Pytanie, czy zostali tutaj, wiecie, z kimś mocniejszym, czy są tylko oni, tacy właśnie marynarze typowo. Jak marynarze, to jesteśmy w domu, bo statek wtedy szybko zrobimy. To są nawet dwa statki. Okej, oni się tam chyba pod pokładem wkurzyli na mnie. Marynarze to tam nie jest problem. No, nie mają nikogo konkretnego tutaj u siebie, więc
You spin me round, round, baby, round, round i tak dalej. Dobra, nie będę się rozwodzić. O kurdele, dobra. Zostawili jakiegoś mocniejszego, żeby nie było. Się wkurzył ork elita na mnie. Dobra, panie orku, przepraszam bardzo. Ja nie chciałam. Dobra, więcej marynarzy, to git. Górne miasto, to będzie jazda totalna na górnym mieście. Szamana mają, nic nie widzę. O, cholera jasna. O Boże, czy wy coś widzieliście w ogóle, bo ja nic. Ty, tu są itemy do zebrania na statku. Ja chyba nic nie zebrałam wcześniej. Co ty robisz? Gościu. Jezus Maria, nic nie widzę. Tam zostawiłam na górze jakiegoś orka. Czy to jest jakiś kapitan, czy to jest jakiś durny marynarz? Marynarz. To tam zaraz będziemy jeszcze raz szli, to weźmiemy sobie, zagarniemy. Tam zejdziemy pod pokład. Aha, jest otwarte, dobra. Myślałam, że jest zamknięte. O Boże, to wygląda jak portal do jakiegoś Beliara. Rzeczy na tym statku? No coś jest, może jakieś stałe mikstury. Nie tam. Tylko śmierdzi szewo jedno wielkie. Okej, zobaczmy. Ten statek pusty. To się wrócimy jeszcze na tamten. Tu zostawiam jakiegoś orka biednego. Potem byśmy mieli problem. Dobra, czyli port wyczyszczony. Statek wyczyszczony, a nawet dwa. Zostało nam górne miasto. Na górnym mieście jest rozruba równa. Tylko też brakuje mi dosłownie kilku orków do kolejnego poziomu. Dlatego też nie opłaca mi się wracać do Wulwiasa, bo tak to mi się nauczyła od razu dwóch poziomów, a nie jednego. Tam mi pokazuje... Ja musiałabym zejść do kanałów, wiecie, bo... Kurdele, nie tu. Przez hotel Hanny, bo tam mi pokazywa... Tu w hotelu są jeszcze... O Boże, święci. Aha, bo to są może ci z górnego miasta, oni tutaj teraz siedzą. Ty, to by było dobrze. Stary, przykro mi. Dobra, to nawet miło na tym wyszłam, bo oni teraz byli tutaj. Wiecie co, zejdziemy sobie na dół. Tak na wszelki wypadek zobaczyć. Bo być może tam wleźli jacyś orkowie. Bo się na przykład zastanawiali, wiecie, właśnie nad tymi ocalałymi ludźmi. Być może tu ktoś kuźwa siedzi. Że tak powiem, tam coś jest, nie? Tylko, że tutaj nie ma żadnych drzwi chyba, które by prowadziły tam. Niestety nie mam mapy jako takiej, żeby sobie zerknąć. Bez właściwego klucza nigdy tego nie. Dobra, otworzy. Czyli tu jest coś ukryte. Tu kiedyś będziemy. Dobra, to wiecie co? Albo nie. Albo nie. Wrócimy se klasycznie. Tylko żeby się nie pogubić właśnie. Wrócimy sobie klasycznie. I myślę, że no chyba pójdziemy w te czary, które by mi tam mogły ułatwić jakoś robotę. Tam jeszcze jakiś ork został na górze. Pójdziemy mu złożyć ładną wizytę. Żeby mu nie było smutno.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha, no to nie złożymy mu wizyty. Ale nie, no placucha takiego pierdzielnąć. Co tam się dzieje? Aha, bo oni już chyba w Górnym Mieście tam dostają pierdzielca jakiegoś. Dobra, trudno. Leczenie lekkich sobie zrobimy za jedną. I co, i od razu deszcz ognia, pierdzielnąć tam. Tylko mi się wydaje, że te elity to nie zdechną. No nie, nic im to nie robi za bardzo. A tutaj? To już byśmy więcej zrobili, tylko już jest dużo. Czyli te elitki musimy wybić klasyczną wersją. Niedobrze, bo one się dwie rzucają na raz. To będzie problem, bo właśnie z dwóch stron mnie kurde wezmą. Ajajaj. Jakby ich tu rozpierdzielić? Dobre pytanie. No nie wiem, może jakoś by ich zgubić? Bo nie wiem, zbagować w chałupie. O kurde, no! Choć wiecie, ta chałupa jest dosyć mądra, tylko... F10. Ty się nie odbagowuj tam, dobra? Siedź sobie na miejscu. Dobra. Udało się, wiecie co? Pełnię życia sobie pierdzielniemy. O kurde, ale dobra. Można by było teraz się wrócić właśnie, żeby sobie dać jeszcze w życie, bo tam orków jest dużo w tamtym miejscu. Sami widzieliście. Tam strażników bramy. Jestem w stanie ich wybić przez kratkę. Tak. Jak najbardziej. Doczekaliśmy się, jak otworzyłam to wreszcie umiejętnie. To co? To lecimy chyba z deszczem ognia. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Gorzej, że wiecie, jestem w stanie tylko jeden pierdzielnąć na raz, więc to też nie jest taki dobry plan. Dobra, będziemy... O kurdele, będziemy dobijać najwyżej. Nie ma opcji, że to dobijemy. Przydałyby się dwa. Ty, ale plan był dobry, wiecie? Plan był dobry, tak. Plan był dobry. Ciekawa jestem, jak tchnienie śmierci by zadziałało, bo jeszcze go w sumie nie testowaliśmy, nie? Zobaczmy. Nie, useless jest tchnienie śmierci. Trafiliśmy tylko... Co mi się dzieje z bronią? Nie, tchnienie śmierci się nie sprawdzi tutaj, dobra. Czyli deszcz ognia i trzeba by było spierdzielić trochę. Bo miała więcej many. Dobra. Panuje chyba nad sytuacją nawet. Okej. Tam jakieś niedobitki zostały. Czy nie wiem, czy dostali w ogóle tamci z deszczu ognia, czy nie. Czy dosięgło ciebie na przykład? Dosięgło ciebie.
Okej. Dobra, czyli tą największą taką żeśmy zastawę chyba zgarnęli. To się tam wrócimy po te ich itemsy. Mam nadzieję, że nie pominęliśmy żadnych orków tam w porcie, ani nigdzie, bo będzie potem przypiks. Jak nagle nie dostanę na przykład po, wiecie, zabiciu dąszaka, że się udało. Mam jeszcze jeden deszcz ognia, można by było też nim pierdzielnąć gdzieś. Tylko nie wiem gdzie też do końca. Dzisiejszy odcinek może być długi, bo odbijamy typowo Corinis, więc... Nie wiem, jeszcze mam 13 minut odcinka, nie wiem czy się wyrobimy, chyba nie. Dobra, ten się nie skap w ogóle co się dzieje wokół niego. W ogóle te domy też będzie warto pokradać, myślę. Zanim oddamy miasto pod, wiecie, pod Andrę z powrotem. Czy tam się szaman uruchomił? Chyba tak. Niestety tak. Czy ty właśnie przez to przelazłeś? Czy mi się wydaje? Co jest? Cholera jasna. Chodź. No chodź. Nie, ale ładnie nam się to zapowiada, że całkiem nawet to płynnie wychodzi. Nie są tacy straszni ci orkowie. Tutaj ktoś siedział, jakiś ork? Nie. To co, to pójdziemy może najpierw jeszcze tu. Jest kolejny szaman. I na końcu pójdziemy tam do tego jakby ratusza takiego. Tu jest pułkownik. Karosz to tam spoko, ale ten pułkownik już nie. Tu mi nawet deszcz ognia za bardzo już nie pomoże. Jak gdyby zrobić takie cudo? Wchodź tu! Fuck my life, no tak to na pewno kurde nie, no jak zwykle. Tu się da normalnie przejść na drugą stronę i wtedy byśmy mogli pokombinować coś. Weźmy, spróbujmy tak zrobić jeszcze raz. O właśnie, udało się. Oni tu będą mieli problem do mnie się dostać. Pułkownik sobie dobrze radzi. O, niedobrze. Nie kombinuj, stary, nie kombinuj, proszę cię. Okej, zostań tam, gdzie byłeś. Super. Wiecie co? Zróbmy zapis i wczytajmy grę, bo nie ma muzyki. Mi jest bardzo smutno bez muzyki. W ogóle się chyba muzyka zbugowała całkiem. Tak, bo nawet w menu nie ma muzyki. No i co? Esso zginie po raz drugi. Cześć. Czemu mu dałam, kurde, satysfakcję uderzenia mnie. Tak, no teraz można tu otworzyć. I sobie zabrać rzeczy wreszcie. Spoko. Mamy kolejne poziomy powbijane. Dzisiaj już raczej nie wbijemy jeszcze jednego. Wydaje mi się, że to jest a wykonalne chyba. No, stary, wychodzimy, wychodzimy. Dobra. To co, został nam typowo miejsce, gdzie paladyni sobie siedzą, nie? Tu mi przewrócili posąg, kurde. Czy tu jest na zewnątrz jakiś ork jeszcze? Nie, tu jest fontanna, taka jakby na wodę. Czy to jest dąszak, czy to jest jakiś pułkownik? Aha, elita. Kurde, te zasięgi to oni mają... jakieś posrane, ale w sumie ja mam taki sam. No i został nam chyba boss. Mam nadzieję,
że wystarczy... Nie teleportuj się, Chryste, Panie. Mam nadzieję, że tak jakby, wiecie, to jest ostatni ork i że zakończymy sprawę z tym Corinis. On zejdzie do mnie, nie? Tak, no przynajmniej próbuje. Próbuje, ale ma problemy. Więc ja pójdę do niego. I mam nadzieję, że to jest naprawdę ostatni ork. To by było naprawdę epickie. Ej, tak jest. Super, Corinis jest wyzwolone. Zajebiście. Cudownie. Przepięknie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. To co, do Andre można by było iść. Wiecie, no fajnie by było okraść całe to miasto Corinis. Ale szczerze, czy ja tego potrzebuję, żeby okradać wszystko i wszystkich? Umiemy też się skradać, więc jak będziemy czegoś potrzebować, to zawsze możemy sobie tutaj coś otworzyć i zabrać. Dlatego myślę, że to, co mi się tutaj jeszcze trafi pod oko, typu tutaj są jakieś rzeczy, to sobie zabierzemy. A tak to raczej nie. To powinien być mieszek, chyba że już go zabierałam. Możliwe, że już zabierałam. Także to tylko takie pierdółki sobie weźmiemy. Nawet nie będę tych kufrów otwierać, bo to się mija z celem. Skrzynia Fernando, okej. Już wiemy, czyj dom jest czyj. Tutaj była ta śmieszna takie przejście zablokowane drzwiami. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Ciekawa jestem, kto ma klucz w takim razie do tego miejsca. No i tak. Tu otworzyliśmy. Wszystko się udało. Zobaczmy karczmę Koragona. Czy przyszli ci zawodnicy? Nie. Czyli właśnie teraz jest tak, jak być powinno. Świetnie. Zróbmy sobie taki stały save. I depnijmy się do Lorda André. Powiedzieć, że wyzwoliliśmy Corinis. Jestem głupia. Nie do miasta Corinis, tylko do Lorda André. Do farmy. Pewnie będzie w niezłym szoku. Corinis jest wolne. Już o tym wiem. Ta wieść rozeszła się lotem błyskawicy. Bez twojej pomocy nie byłoby to możliwe. Wspaniale się spisałeś. Weź to złoto w charakterze nagrody. I niech Inous będzie z tobą. Czy powiadomisz mieszkańców miasta, że Corinis zostało wyzwolone? Nie sądzę, aby to było konieczne. Sam zobaczysz, że niebawem wszyscy wrócą do swoich domów. Kiedy wracacie do miasta? Właśnie teraz. Nie mamy tu nic więcej do zrobienia. No i pięknie. I teraz jak się tepniemy do Corinis, to tam już wszyscy powinni być. Zobaczmy. No, wszyscy są na swoich miejscach. Cudnie. Wyzwolenie Corinis. Zobaczmy, czy ja coś jeszcze mam takiego ciekawszego do zrobienia tutaj w sumie. Nie, ale nam się ładnie dziennik wyczyścił. Czy ja mogę na przykład pogadać sobie z André? Pewnie tutaj siedzi, nie? Albo nie. Tu jest Larius. Nie mogę z nim gadać. Czyli André normalnie siedzi w koszarach dalej. Fernando? Jak, tego nie wiem. Ale w przyszłości nie... Okej, to wiemy. Fajnie, no to zobaczmy, co się tutaj jeszcze dzieje. Pójdźmy do Lorda André zobaczyć, jak mu się tam powodzi. Tu u Koragona się coś dzieje? Chyba nic. Coś do picia dostanę. Na razie nic się nie dzieje, ale tutaj właśnie będą później goście. Tu jest Bartok. Wszyscy wrócili. Cudownie.
No i pięknie bardzo. Hej, jeszcze część co tu ludzi porabiasz? Mogę pookradać, to jest nauczyciel, bardzo ryzykowna kradzież. To są rzeczy, które nam jeszcze zostały. Wiadomo, nie ze wszystkim się gadało, nie? No bo jednak, wiadomo. Siup. Okej, okay, udało się. Jest Daron. Jora. Hej, ty. A Rengaru stoi? Stoi. Co z gildią złodziei, stary? W ogóle, plan Rengaru. No tak, bo ja przecież muszę go okraść. Cholera, ja zapomniałam. W porcie? Jakąś skrytkę? O cholera, jasna, nie wiem gdzie. Niestety, ale nie pamiętam za cholerę, gdzie to było. Ale w porcie, no to by wypadało po każdej chacie teraz się przejść. To już wiem, o czym zapomniałam, że tak powiem. Mądra decyzja. To jest Truman, okej. Okay. Ciekawe ma jakby miejsce w porcie? A może gdzieś tutaj? Jakiś kuferek? Mamy starą zbroję Paladyna. To jest właśnie to, co chciałam. Idziemy do Jory. Znaczy się do Rengaru. Gdzie on jest? A tu jest, dobra. Witam. Mam tu złoty kielich Jory. Bardzo dobrze. Dawaj go tu. A co z twoją obietnicą? Mam cię podszkolić w kradzieży kieszonkowej i zręczności. Nie ma problemu. Wystarczy, że mnie o to zapytasz. Znalazłem starą zbroję. Tak, rzeczywiście jest stara. I na dodatek bardzo uszkodzona. I nieopłacalna jest jej naprawa. A na czarnym rynku nic za nią nie dostaniesz. Więc zatrzymaj ją sobie. Może zdołasz ją komuś podrzucić, jeśli chcesz się kogoś pozbyć. Ostatecznie, zwykłym mieszkańcom surowo zabrania się przechowywania zbroi paladynów, niezależnie od stanu zużycia. Masz dla mnie jakąś robotę? Nie. Na razie nie mam. Mówiłeś mi, że jako członek gildii nie zaznam biedy. Tak, to prawda. Ale teraz nawet ja nie wiem, co ci zlecić. Kto należy do gildii złodziei? A dlaczego jesteś tym zainteresowany? W końcu sam jestem teraz członkiem gildii. Więc mógłbyś już zacząć mi ufać. Dobrze. Oprócz mnie, do gildii należy Nagur, Mike i Truman. Dobra, to jeszcze szybko podskoczymy sobie do nich. Szczególnie tam właśnie w porcie. Jeżeli chodzi o tą zbroję, to możemy się pozbyć Valentino. Ja z nim nie rozmawiałam, bo uznałam, że nie mam ochoty męczyć się tym wymoczkiem. Także możemy się go pozbyć raz na zawsze. Tak, tak, wiem, straszne to jest, nie? Dobra, tu był Mike. Witaj. Czego ode mnie chcesz? Okej, okay, no. Och, jesteś jed... ale jeśli chcesz cokolwiek... Dobra, z Nagurem, no tak myślałam. Witam. Co jest? Teraz każdy Och, już znasz nasz znak. Jak wygląda? W tej chwili niewiele się dzieje. Dobra, Nagur nam w takim razie coś może zlecić. Wiecie, bo się zastanawiam, czy Gildię Złodziei możemy ruszyć w czwartym rozdziale, czy jeszcze w trzecim. Zawsze to powtarzałam. Bo jeżeli w trzecim, to by było zajebiście. Joe? Masz dla mnie jakąś robotę. Masz zamiar ingerować w sprawy, które cię nie dotyczą. Wynoś się. Znasz znak i należysz do nas. Jeśli masz na myśli tę pracę, to trafiłeś we właściwe miejsce. Mieszkańcy wrócili do miasta. Wszystko wraca do normy. Tak to wygląda. W końcu możemy wrócić do swoich zajęć. Obywatele są jednak nadal dość niespokojni. Wielu obawia się, że zaatakują nas orkowie z Górniczej Doliny.
dlatego powinniśmy raczej poczekać, aż ludzie się uspokoją. Okej, czyli na razie nic nie zrobimy, czyli jednak zmiana rozdziału będzie, myślę, tutaj ważna. Tak. Okej, czyli musimy się udać, nawet gra nas tutaj wypycha. Starą zbroją możemy się jeszcze zająć. Grę w kości z Francisem na razie odrzucam tak kompletnie. Łup piratów. No nie wiem, czy mam wszystkie skarby tak w ogóle. Nie poszłam do Jenkinsa. Wiecie co, to jeszcze tak na szybko podskoczymy sobie. Wiem, że już przedłużam ten odcinek, ale... co się da, to bym chciała zamknąć, wiecie? Źle pobiegłam? Nie, dobrze pobiegłam. Co się da, to bym po prostu chciała zamknąć. I powinno się to udać. Teleportacja do obozu. Porozmawiamy z Jenkinsem. Mam nadzieję, że mam wszystko. Byłoby super. I w sumie z Francisem to myślę, że sobie też zagram, ale poza odcinkiem już. Tu jest Ren. Odnalazłem wszystkie miejsca z skarbami, które były zaznaczone na twojej mapie. Zdecydowanie mi się to opłaciło. Cholera. Szkoda, że sprzedałem ci tę mapę. Możliwe. Cholerny świat. Jak tam sprawy? Nie pytaj. Zrobiłem najgorszy interes w swoim życiu. No a ja najlepszy, stary. Ja najlepszy. Dobra, to tak, w kolejnym odcinku ja sobie zrobię grę w kości z Francisem, poza materiałem. Zajmiemy się rudą dla króla. I będziemy właśnie też kontynuować wtedy ważne zadanie w Corinis. No i w sumie to będzie wszystko, bo tutaj nic już nie ruszę. Czyli w kolejnym odcinku myślę, że albo zmienimy rozdział, albo ruszymy dalej, bo nie wiem, w którym momencie się zmienia rozdział, niestety nie pamiętam. Także moi drodzy, zakończymy sobie w tym miejscu. Ja Wam już dziękuję serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film. Zagram sobie z Francisem w kości, już poza materiałem, więc to takie, żebyście tylko wiedzieli, że raczej to zadanie będzie wykonane w kolejnym materiale. Myślę, że też sobie damy w punkty życia te 20 punktów, żeby kolejny odcinek zacząć sobie na czysto. Też sobie pootwieram rzeczy w EQ i wtedy sobie zaczniemy już chyba przed tą kopalnią. Spotkamy się na przełęczy dosłownie i pobiegniemy tam razem. Dzięki Wam jeszcze raz i cześć.